Ekscelencjo, księży biskupie, panie pastorze, panie i panowie. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze nabożeństwo, na dzisiejszą uroczystość. Ale chciałbym też z Państwem podzielić się paru refleksjami, które mi osobiście nasuwają się przy tej pięknej okazji przypomnienia działalności i męczeńskiej śmierci biskupa Burszego. Otóż nieraz o tym mówię publicznie i często myślę, dlaczegoż to w Polsce osoby pochodzenia niepolskiego, tak jak biskup Bursze, pochodzenia niemieckiego, czy obywatele polscy, którzy pochodzili z zupełnie innych krajów, narodów, tak bardzo wiązali się z naszym krajem. Przez stulecie, jak wiemy, wielu obywateli Polski, którzy mieli korzenie gdzie indziej, wręcz oddawało swoje życie za Polskę. Mi się wydaje, że przyczyną tą, bardzo syntetycznie ujętą przyczyną, było jedno zdanie, które powiedział ostatni Jagiellon: nie jestem waszych sumień. To zdanie właściwie łączy się historycznie ze stworzeniem wielkiego państwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Proszę zwrócić uwagę, jak wielka jest odległość tej królewskiej deklaracji między słowami nie jestem królem waszych sumień, a bardzo dobrze znanym pojęciem cuius regio, cuius religio. To Polska w tymże okresie potrafiła stworzyć takie warunki, które zachęcałyby mieszkańców, sąsiedzi i dalszych krajów, wyznawców innych religii i wychowanych w innych tradycjach, żeby tutaj w Polsce osiedlali się i żeby razem z etnicznymi Polakami, którzy w tym okresie już nie rozróżniali obywateli innych, nie rozróżniali obywateli, bo państwo było przecież wielonarodowe. Mówię o nadal Polsce Jagiellońskiej późniejszej, żeby razem budować potęgę Rzeczypospolitej. Potęgę w sensie obrony wszystkich. Szanowni Państwo, to piękna postać, ksiądz biskup Juliusz Bursze. Piękna postać, ponieważ świadczył swoją męczeńską śmiercią, po pierwsze o tym, że był Polakiem, a po drugie nie zapomniał o tym, że obowiązuje wszystkich chrześcijan. 10 przykazań i jednym z fundamentalnych przykazań jest nie zabijaj. A w zapisie chrześcijańskiej religii jest również podkreślenie godności człowieka. Za tę godność, za obronę tej godności, którą deklarował już wcześniej, przed wybuchem II wojny światowej, za to, że krytykował totalitarny system, jaki powstał w Niemczech, Juliusz Bursze znalazł się w więzieniu, bo to było koncentracyjne i zginął.